przykład z Japonii jest tutaj bardzo, bardzo pouczający. Mianowicie jakiś czas temu wszystkie projekty finansowane z budżetu Ministerstwa Infrastruktury, czy odpowiednika japońskiego, muszą być realizowane w ten właśnie sposób, ponieważ one przynoszą poprzez oszczędności czasu, przynoszą korzyści zarówno wykonawcom, jak i odbiorcom tej infrastruktury oraz rządowi. Czyli wszyscy na tym korzystają, nikt na tym nie traci. O ile można byłoby przyspieszyć taką budowę? O, to jest trudne pytanie. Natomiast nasze doświadczenie pokazuje, że minimalnym takim efektem, który daje się uzyskać, to jest skrócenie czasu realizacji projektów o 20-30% przy jednoczesnym zapewnieniu terminowości rzędu 95%. Czasami kontrakty skonstruowane są tak przez zamawiającego, że one promują wydłużanie czasu trwania projektu, oczywiście w sposób nieświadomy. No, weźmy przykład, gdybyśmy u dentysty płacili za czas spędzony na fotelu, a nie za wyleczone zęby, no to wtedy wyrywanie zęba trwałoby ze 2 tygodnie. Więc pierwszą rzeczą to są odpowiednio podpisane umowy. I tutaj jest rola dla zleceniodawców, którzy, jeżeli czas jest dla nich istotny, a praktycznie w każdym projekcie czas jest istotny, no bo jeżeli projekt jest rentowny, no to chcemy mieć te pieniądze jak najszybciej i jednocześnie chcemy czasami odsunąć wydatki jak najpóźniej, więc wtedy możemy projekt zrealizować, zacząć później i skończyć na czas. Więc pierwszą sprawą jest takie zawarcie umów, zarówno przez zlecającego z wykonawcą, jak i również w dół tego łańcucha pokarmowego, które nie każą ludzi za przyspieszenie realizacji projektu. Jeżeli mamy umowy za stawki godzinowe, no to wiadomo, że jakby zupełnie nieświadomie promujemy wydłużanie tego czasu, mimo że tego nie chcemy. Korzyści z przyspieszenia albo straty z opóźnienia za każdym razem wyliczamy indywidualnie. To jest utracona sprzedaż, to są kary umowne, to są niepotrzebne wykorzystanie maszyn, urządzeń, sprzętu, za które płacimy. To jest również koszt utraconej szansy, ponieważ tymi samymi zasobami moglibyśmy robić inne rzeczy w tym samym czasie. Więc te koszty, niestety one są duże, ale niestety problem polega na tym, że one są ukryte. Nie ma takiej pozycji w budżecie projektu, straty wynikające z opóźnienia projektu poza karami umownymi, ale one są i tak wliczone w ceny.